Przez 1,5 roku ogólnie przejechałem kilka kontynentów po drodze, zdobywając szczyty. Z założenia chciałem zdobyć 3 najwyższe szczyty kontynentów, które odwiedziłem. Udało się zdobyć Górę Kościuszki i Mount McKinley. W międzyczasie również startowałem w zawodach, w ultramaratonach, w biegach górskich oraz odbywałem kilka różnych kursów, m.in. kurs boksu tajskiego w Tajlandii. Tak w wielkim skrócie oczywiście. Inspiracje biorą się głównie m.in. z takich ludzi właśnie, jakich można spotkać na kolosach i z jakichś tam dziecięcych marzeń. Tak na przykład ten boks tajski wziął się z filmów typu King Boxer czy Karate Kid. Wejście na Denali, czyli trawer z Denali, który odbyłem dzięki przygodzie Marka Klanowskiego z 2005 roku. Także tak jak powiedziałem na pokazie, ja po prostu nie lubię podróżować bez celu. Uważam to, że traci się pewien sens, bo się podróżuje dla podróżowania, natomiast jeżeli poświęca jakiś cel, to droga i podróż jakby się wypełnia samoczynnie. Praca w Brisbane była wyjątkowo korzystna, ale nie dodałem na prezentacji, że pracowałem tam nielegalnie, w związku z tym nie do końca mógłbym tam zostać cały czas. Ale z drugiej strony ja jestem w sumie patriotą, więc tak naprawdę nie chciałbym za granicą zostać na stałe. I teraz po powrocie do Polski poważnie myślę nad otwarciem własnego biura podróży, organizacji podróży innym. Także myślę, że ten cel mi przyświecał i zawsze ta praca za granicą wiązała się tylko i wyłącznie z zarobieniem na kolejne etapy podróży. Bieg na Mount Kinabalu jest uważany za jeden z najtrudniejszych biegów na świecie górskich. Przede mną startowało tam dwójka Polaków bodajże, którzy byli zawodnikami w biegach górskich. Ja to wyczytałem o tym biegu w jednej z książek National Geographic i nie wiedziałem, że akurat w tym czasie tam będę, więc postanowiłem wystartować. Bieg jest organizowany w dystansie 21 km i pokonuje się przewyższenie 2,5 tysiąca metrów w jedną stronę i z powrotem. Tak jak wspomniałem w prezentacji, normalnie turystyczne wejście zajmuje 3-4 dni. Na ukończenie biegu było 4,5 godziny. No rekord w ogóle teraz wynosi bodajże 2 godziny. Ja kiedy dobiegałem już do szczytu, to ze szczytu kilometr wcześniej spotkałem osobę, która wygrała. Taki Killian Hornet, biegacz, i on już był na dole, kiedy ja dopiero zdobyłem szczyt. W związku z tym jednak przepaść między ostatnim zawodnikiem a pierwszym jest ogromna. Ponieważ zająłem w tych zawodach ostatnie miejsce, no jednak było to dla mnie sukces, ponieważ w ogóle je ukończyłem, czego nie zrobiło bardzo wiele osób startujących. Biegałem w sumie wcześniej, ale nigdy nie wpadło mi do głowy, żeby pokonywać jakieś dłuższe dystanse, natomiast trafiła w moje ręce taka książka Urodzenie biegaczy, która teraz jest wydana w Polsce, i ona zainspirowała mnie do tego, żeby spróbować. I okazuje się, że ukończenie ultramaratonów samych w sobie moim zdaniem jest mniejszym wyzwaniem niż ukończenie maratonu. Wynika to z tego, że jest duży limit czasowy i są takie punkty odżywcze i generalnie nie jest to takie trudne, natomiast ja podeszłem do sprawy bardziej ambitnie i przygotowałem się dosyć mocno do tych zawodów. No i te ultramaratony dwa ukończyłem na dystansie 80 i 100 km, no ale jestem jeszcze amatorem, ale aczkolwiek jeżeli chodzi o ultramaratony i ten rodzaj dyscypliny, on wkracza do Polski. Teraz są takie popularne już zawody Bieg Rzeźnika w Bieszczadach oraz w tym roku po raz drugi będą zorganizowane biegi w Krynicy, w których zresztą wystartuję. To znaczy o romansie, wydaje mi się, że każdy podróżnik, który jest sam przez jakiś czas, napotyka drugą samą osobę, i no, ja spotkałem taką dziewczynę z Austrii, która była instruktorką narykowania. I był to bardzo udany romans, który się skończył właśnie kilkutygodniowym wyjazdem na Filipiny za moje ostatnie pieniądze. Ale myślę, że było warto, bo takie rzeczy się najfajniej pamięta jednak z takich podróży. No jeżeli chodzi o pomysł na nową wyprawę, to faktem chciałem trochę zostać w Polsce, ale dlatego jestem tutaj, ponieważ ja nie zakwalifikowano mnie do Nagrody Kolosów, tylko na Nagrodę Zawady. Nagroda Zawady jest przyznawana na przyszłe wyprawy. Ja złożyłem swoją wyprawę w góry Tienszanu. Chciałbym zdobyć kilku 7-tysięczników w Tienszanie w ciągu jednego sezonu. I to jest mój plan, natomiast jeżeli nie znajdę to sponsorów, no to nie będę w stanie pojechać. Poza tym jakby teraz chciałbym rozwinąć własną działalność gospodarczą w Polsce, więc jeżeli nagle z nieba mi więzy nie spadną, to nigdzie nie pojadę.